trwa przebudowa jednej z najbardziej zniszczonych, a przez to niebezpiecznych dróg w powiecie braniewskim. Ponad dwukilometrowy odcinek drogi od skrzyżowania w miejscowości Ułowo do Nowej Pasłęki od wielu lat spędzał sens powiek mieszkańcom okolicznych wiosek oraz turystom, którzy odwiedzali Nową Pasłękę. Droga była w tak fatalnym stanie, że samo ułożenie nowej nawierzchni nie miałoby sensu. Konieczna była więc kosztowna przebudowa. Tutaj nie da się tylko prosto załatwić sprawy po wylaniu nowego dywanika. Po pierwsze trzeba poszerzyć, po drugie to, co się dzieje nieco dalej za moimi plecami, to jest nawierzchnia, która co prawda nie jest może tak spękana i dziurawa, ale droga przypomina tarkę, czy jest bardzo falista, po prostu ona tonie w polderze, tak? W grząskim gruncie. Stąd remont nie jest tak prosty, ale zmieścił się w zakładanych pieniądzach. Droga do Nowej Pasłęki była przez nas już planowana do przebudowy od 5 lat. Przygotowaliśmy dokumentację projektową z uwagi na to, że stan techniczny tej drogi był bardzo zły. Były liczne nierówności, wyboje, nawierzchnia wyeksploatowana, zużyta, brak nośności, podbudowy. Także zaplanowaliśmy kompleksową przebudowę, łącznie ze wzmocnieniem podłoża, z nowymi warstwami konstrukcyjnymi pod drogą, z nową nawierzchnią. Przebudowa będzie realizowana nie na całej drodze, tylko na 2 kilometrach, 200 metrach. To jest wybrany taki fragment, gdzie był największy problem z podłożem gruntowym. I przebudowa polega na wzmocnieniu gruntu, na wzmocnieniu podłoża i wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych. Plus do tego jeszcze poszerzenie jezdni, wykonanie poboczy, chodnik w Klejnówku o długości około 300 metrów. Będzie wybudowana zatoka autobusowa, przebudowane skrzyżowanie z drogą do Klejnowa. To czyli taka kompleksowa inwestycja, największa, jaką w tym roku mamy zaplanowaną do realizacji na sieci dróg powiatowych. Koszt przebudowy ponad 2-kilometrowego odcinka wyniesie blisko 2 miliony złotych, z czego 50% kwoty pokryje dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 190 tysięcy to środki z gminy Braniewo, resztę dopłaci starostwo. Przetarg na realizację robót wygrała firma Skanska. Prace ruszyły w połowie kwietnia. Po 2 miesiącach drogowcy zakończyli pierwszy etap. Na ponadkilometrowym odcinku od skrzyżowania w Łowie do miejscowości Klejnówko wykonano nową podbudowę i ułożono nawierzchnię. Obecnie trwają prace na odcinku Klejnowo-Nowa Pasłęka. Zakończenie inwestycji zaplanowano na początek sierpnia. Przebudowa drogi do Nowej Pasłęki to nie jedyna inwestycja, która poprawi stan infrastruktury drogowej na terenie powiatu. Na początku czerwca zakończył się drugi etap budowy chodnika na ulicy Moniuszki w Braniewie. Zarząd powiatu branieckiego w bieżącym roku podjął decyzję o realizacji drugiego etapu chodnika na ulicy Moniuszki w Braniewie. Ten chodnik jest bardzo potrzebny dla podniesienia bezpieczeństwa, ponieważ trasą tą udają się dzieci do pobliskich szkół znajdujących się na terenie Braniewa. Wykonawcą chodnika jest nasza jednostka Zarząd Dróg Powiatowych. Także środki są z budżetu powiatu. W roku 2015 wykonaliśmy pierwszy etap. Tak jak można tu zobaczyć przylegających do osiedla mieszkaniowego nowego. Będzie jeszcze realizacja trzeciego etapu w kierunku toru kolejowego do Rudłowa. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku powiat wyremontuje również chodnik na ulicy Stewczyka. Zarząd powiatu wystąpił także do wojewody warmińsko-mazurskiego o dodatkowe środki na remont pozostałej części ulicy Błotnej. W ubiegłym roku nową nawierzchnię ułożono na odcinku od ulicy Szkolnej do Staszica.